Dziękuję, że pan marszałek się już nie gniewa na mnie. A co pani może zrobić jeszcze? Nic. Czas płynie. Dobrze, więc przejdę tutaj do meritum. Chcę powiedzieć, przypomnieć tutaj wnioskodawcom. Preambuła Konstytucji RP mówi tak i dotyczy też was, wnioskodawców, posłów SLD, mówi tak. My, naród polski, wdzięczni przodkom za walkę o niepodległość okupioną ogromnymi ofiarami i tak dalej. Mam pytanie. Czy SLD jest wdzięczne za niepodległość odzyskaną spod okupacji niemieckiej i sowieckiej? Ślubowanie posła mówi tak, które też wy państwo składaliście, posłowie SLD, brzmi tak, między innymi ślubuję wykonywać obowiązki wobec narodu, strzec suwerenności i interesów państwa polskiego i tak dalej. Tu mam pytanie, czy propozycja mająca zniszczyć w istocie naszą narodową pamięć, pamięć o zbrodniach na narodzie polskim i tym właśnie tą propozycją strzeżecie suwerenności i interesów państwa polskiego? Propozycja o usunięciu Instytutu Pamięci Narodowej, likwidacji. Oczywiście w obu wypadkach, sądząc po projekcie, odpowiedź brzmi nie, bo SLD nie wykazuje żadnej wdzięczności za wyzwolenie spod okupacji niemieckiej i sowieckiej, a sam projekt skrajnie godzi w suwerenność i interesy państwa polskiego. Uważam więc, że projektem o likwidacji IPN SLD w ogóle odbiera sobie moralne prawo zasiadania w tej Izbie.